Od kilku miesięcy w różnych miejscach publicznych, w autobusach, w tramwajach, widujemy reklamy podobne do tej. Zaraz, który dziś jest dzień? Dziś jest właśnie 23 września, czyli dziś mamy Noc Naukowców. Znajdujemy się przed Wydziałem Elektroniki i Telekomunikacji. To właśnie od tego miejsca zaczynamy zwiedzanie dzisiejszej imprezy. Zanim jednak wejdziemy, chciałbym wspomnieć, że w Poznaniu jest to już 5. edycja imprezy, natomiast w całej Europie już 7. Uczestniczy w niej 320 miast. Organizatorzy zapewniają, że jeśli twoje dziecko chce zostać pisarzem albo piosenkarzem, po tej imprezie całkowicie odmieni swoje zdanie i zostanie naukowcem. Sprawdźmy to. Udało nam się zaprosić na rozmowę dziekana Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji, pana profesora Pawła Szlakiewicza. Stoimy właśnie przed monitorem, gdzie możemy wybrać salę. Mam takie pytanie, która ze sali na pana wywarła na pan największe wrażenie? Które miejsce pan poleca i dlaczego właśnie? Właściwie wszystkie sale się cieszą dużym zainteresowaniem, bo wydaje mi się, że problemy, które pokazują, obejmują dosyć szeroki wachlarz wieków. To znaczy tą telewizję na przykład tutaj młodzież jest bardziej zainteresowana młodsza, natomiast wygrać smartfon usiłują uczniowie szkół średnich, a na przykład tutaj złap swoje radio, no to dzieci, także cały przekrój wiekowy od szkoły podstawowej do szkoły średniej, każdy znajdzie tutaj coś interesującego dla siebie. Czy wydział od wielu lat bierze udział w tej imprezie? Tak, intensywnie bierze od 3 lat. Także to, co jest ciekawe, to zauważyliśmy na liczbie wejść na naszą stronę internetową, no można powiedzieć wielką górę, Mount Everest, wokół dzisiejszej daty, wokół Nocy Naukowców, i to zainteresowanie, że tak powiem, no mniej więcej tydzień przed Nocą Naukowców zaczyna wzrastać i trwa jeszcze potem przez mniej więcej miesiąc. Znajdujemy się właśnie w sali telewizji trójwymiarowej. Ze mną jest pan doktor Wegner. Panie doktorze, mam takie pytania. Czy ta sala się cieszy powodzeniem? Czy dzieci tak samo zadają dużo pytań? A przede wszystkim, czy wszyscy rozumieją, na czym polega idea tej telewizji? Zainteresowaniem, jak zwykle, w Nocy Naukowców cieszy się ogromnym. I to dzieci w różnym wieku, od najmłodszych, które skończyły dopiero przedszkole, do gimnazjalistów i nawet już uczniów, którzy tu studiują, którzy chcą się dowiedzieć, czego jeszcze mogą się tutaj u nas nauczyć. Natomiast czy wszyscy rozumieją technologię? No, staramy się wytłumaczyć to najlepiej, jak umiemy, w prostych słowach i prostym językiem, żeby każdy mógł zrozumieć, na czym polega właściwie technologia, która w tej chwili jest coraz bardziej popularna, która wkracza do naszych domów i możemy sobie oglądać na co dzień. Myślę, że każdemu udaje nam się to wytłumaczyć. Jest możliwość zadawania pytań za każdym razem i dowiadywania się coraz więcej na temat tej technologii. Natomiast na pewno zawsze zostaje pewien sfera niedomówienia, które się domysłów, czy po prostu osoby są, które boją się pewnej rzeczy zapytać. Wiadomo, no, stanowimy pewien stres czy coś w tym stylu. Jesteśmy w laboratorium, gdzie mamy do czynienia z telewizją 3D stereoskopową. Moje pytanie brzmi, na czym polega najprościej, wyjaśniając to prostymi słowami, na czym polega ta technologia, że widzimy bez żadnych okularów efekt trójwymiarowego obrazu? Ten monitor, który tutaj widzimy, de facto nie jest monitorem stereoskopowym, gdzie widzieliśmy tylko dwa widoki, jeden dla lewego, drugi dla prawego oka. To jest monitor autostereoskopowy, który wyświetla jednocześnie bardzo wiele widoków, w tym przypadku jest ich 30. Ponieważ zależnie od kąta, w którym patrzymy na ten monitor, widzimy inny obraz. Dzięki temu, ponieważ lewe oko i prawe oko znajduje się w innym miejscu, to lewe i prawe oko widzą inne obrazy, w związku z czym powstaje wrażenie przestrzenności. Czy jest to może szkodliwe dla wzroku? Inaczej, czy wzrok się męczy? Wiele osób narzeka, że mimo że ta telewizja jest coraz bardziej powszechna, mimo wszystko nie jest doskonała. Przede wszystkim jedną z zalet takiego monitora jest to, że obraz, który dociera do oczu widza, nie jest ciemniejszy. W przypadku takich systemów z okularami i lewe i prawe oko dostaje nieco ciemniejszy obraz, dlatego że te okulary, które zakładamy na nasze oczy, mają filtry, które część światła odrzucają. W przypadku tego monitora to nie ma miejsca, w związku z czym po pierwsze dostajemy naturalną jasność obrazu, który jest wyświetlany. To jest pierwsza zaleta, która powoduje, że te oczy na pewno męczą się mniej. Po drugie, ten efekt trójwymiarowości, który jest prezentowany na takim monitorze,
zazwyczaj nie jest tak agresywny jak w przypadku tych monitorów polaryzacyjnych, czyli z okularami, dlatego że tamten efekt był bardzo przesadzony ze względów marketingowych. Czy wróży pan przyszłość właśnie tym telewizorom? Myślę, że tak. Jeśli ta technologia się rozwinie i nie zostanie napotkana jakaś bariera technologiczna, której teraz nie widzimy, to myślę, że te monitory mogą swobodnie zastąpić te monitory, które współcześnie mamy. W klasycznej telewizji stereoskopowej każdy widz dostaje ten sam widok, czyli niezależnie gdzie siedzi, ma taką samą parę okularów i widzi dokładnie tą samą parę stereoskopową. W przypadku takiego monitora autostereoskopowego położenie głowy wpływa na treść, którą widz obserwuje. Przykładowo można sobie wyobrazić jakąś taką dramatyczną scenę w kinie, gdzie główny bohater stoi przy jakimś pilarze, takim chociażby jak mamy tam. I teraz skrada się do niego jakiś tam przeciwnik i wszyscy widzowie przesuwają głowę w bok, żeby zauważyć, co się dzieje za tym filarem, żeby wcześniej zauważyć. To jest zupełnie nowy jakiś sposób ekspresji, różnych wrażeń, który na pewno też będzie zachęcający. Czy przyszli studenci będą mogli uczyć się właśnie o tej technologii? Jak najbardziej, my już teraz prowadzimy wykłady dotyczące stereoskopii i telewizji trójmiarowej, w którym między innymi tłumaczymy zasady działania takich właśnie monitorów i wszystkie tajniki z taką technologii i produkowania treści dla tych monitorów i obróbki po drodze i wyświetlania. Jesteśmy właśnie w studiu telewizyjnym. Z pewnością naszych widzów interesuje, jak działa cała ta technologia, którą możemy obserwować w telewizji. Ze mną jest pan profesor Domański, witam serdecznie. Dzień dobry. Moje pytanie jest krótkie, a mianowicie jakby pan mógł w prostych słowach określić, jak funkcjonuje właśnie to, że możemy na ekranie widzieć siebie na innym tle. Tutaj znajdujemy się w tak zwanym wirtualnym studio telewizyjnym, które jest szeroko stosowane w technice telewizyjnej. Ta technika pozwala na obejrzenie się w wirtualnej scenografii. Jest to szeroko stosowana technika, ona obniża koszty produkcji, pozwala na przykład oglądać prezenterkę prognozy pogody na tle mapy pogody, podczas gdy w praktyce ta prezenterka stoi jedynie na tle zielonej ściany i wskazuje na tej palcem na tę ścianę, a skąd ona wie, gdzie wskazywać. Tak jak my w tej chwili, patrzy na ekran i dopasowuje swoje ruchy do widoku na ekranie. A technika jest bardzo prosta. Tak jak tu stoimy, nie ubieramy się na zielono. Pewno dla Marsjan nie byłaby to dobra technika, ale nie jesteśmy Marsjanami, nie ubieramy się na zielono. I dzięki temu, że stoimy na tle jednolicie zielonej ściany, łatwo nas wydzielić z tej ściany techniką tak zwanego kluczowania koloru. Jestem serdecznie, mam takie pytanie, czy w związku z tym, że w telewizji widzimy coraz więcej reklam usługodawców, którzy oferują coraz szybszy internet, coraz lepsze prędkości, czy ma to właśnie związek ze światłowodami, a z nimi mamy do czynienia w tym laboratorium? No niewątpliwie tak. Światłowody sprawiają to, że możemy przesyłać coraz więcej informacji na coraz większe odległości. W związku z tym, jeżeli ten światłowód jest coraz bliżej klienta, odbiorcy, to znaczy, że może dostać coraz więcej informacji. A w związku z tym i może być szybszy internet i więcej informacji przez ten internet można odbierać. Czy są jakieś technologie przesyłu danych szybsze niż światłowody, które mogłyby być tak powszechnie rozwinięte? Czy na tym się teraz pracuje? No, światłowód jest medium, który przenosi tą informację, natomiast sposoby, żeby uzyskać coraz większe przepływności, no są różne i to w zasadzie możemy powiedzieć, że dzisiaj światłowód nie wyczerpuje tych możliwości. Światłowód oferuje znacznie większe przepływności, natomiast technicznie one nie są jeszcze osiągnięte. Czyli światłowód nadal jest rozwijany i jeszcze będzie osiągał coraz lepszy efekt. Tak, nadal światłowód będzie tym kluczowym medium, które pozwala na coraz lepsze transmisje danych. Powiedzcie mi, czy taka inicjatywa fajnie promuje ten wydział, czy może planujecie już przyszłość związaną właśnie ze studiami inżynierskimi? Ja jeszcze nie planuję. Ale impreza fajna, prawda? Tak, bardzo ciekawy kierunek, no dużo rzeczy i to dzięki temu jakby prezentuję też dla młodych ludzi, którzy mogą też w życiu zainteresować się tym. Jasne, jasne. Interesujesz się już może takimi rzeczami właśnie?
Bardzo. Komputery czy konkretnie telekomunikacje na przykład? Bardziej może być, że komputery, ale to bardzo też jakby promuje tą akademię i dużo ludzi tutaj się wybiera na to. Rozumiem, że ty również. Tak. To życzę powodzenia. Obok mnie Gosia i Michał, uczniowie szkół średnich. Mam do was pytanie, jaki macie stosunek do tego typu inicjatyw tworzonych przez nasz wydział? Nie no, fajnie, fajnie. Można pokazać to, co się tutaj robi. Przynajmniej wydział pokazuje, że nie siedzi się tutaj, nie zakuwa albo nie nudzi, tylko coś ciekawego się tutaj dzieje. To też dobra zabawa. No oczywiście. Powiedzcie mi, czy jesteście zainteresowani tego typu studiami? Pytanie jest także do dziewczyny, nawet są takie akcje dziewczyny Politechniki. Czy to wszystko wpływa pozytywnie na twój odbiór tego typu kierunku? No na pewno można, przynajmniej jest ciekawie dosyć, ale to zależy jednak od zainteresowania. To przyszłam tylko ze względu głównie na Michała, bo jego to interesuje, a ja bardziej na Uniwersytet Przyrodniczy chciałabym jednak pójść. Z pewnością interesuje was bardzo tematyka technologii nowoczesnych i zwiedziliście już jakieś sale. Możecie powiedzieć mi, jaka sala wywarła największe wrażenie, bo po prostu opowiedzieć o tym, co wam się najbardziej spodobało. Moja była najlepsza, jak byliśmy w sali 3D, gdy mogliśmy zobaczyć własne ciała, podczas gdy były kamery wszędzie dookoła nas i po prostu mogliśmy zakładać te okulary i wszystko się widziało, własny obraz robiliśmy, co chcieliśmy. A byliście może już w sali z zielonym ekranem? Tak, właśnie. I tam właśnie pokazywali, jak nagrywali różne filmy i tam było takie zielone tło i na przykład jak wzięliśmy taką taśmę i nałożyliśmy na siebie, to było odczytywane w telewizorze po prostu takie tło na przykład morza. Mogliśmy zakrywać każdą część ciała. Tematyka telewizji 3D tym bardziej jest szeroko, cieszę się dużym zainteresowaniem. Na pewno też wam się to spodobało, chyba że macie do powiedzenia coś odnośnie innej sali. Nie, to mi się wydaje, że była najciekawsza. Mi też. Czyli telewizja trójwymiarowa zdecydowanie jest najciekawsza. Przenieśliśmy się z Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji do Centrum Wykładowego, gdzie właśnie odbywa się pokaz mody. Dziewczyny z architektury prezentują się we własnych kreacjach, własnego autorstwa. Spróbujemy, czy tam się z kimś porozmawiać, zobaczymy, jak ludzie się bawią i co się tutaj dzieje. Wyglądałaś bardzo ślicznie na wybiegu. Powiedz mi, czy ten strój jest całkowicie twojego autorstwa? Skąd wzięła się inspiracja na taki, a nie inny i skąd ten pomysł się narodził? Oczywiście, strój jest mojego autorstwa. Materiały dostaliśmy akurat z Wydziału Architektury. Zainspirowałam się projektem dworca w Lizbonie Santiago Calatravy, mojego ulubionego architekta. A powiedz mi jeszcze, jaki jest cel tego pokazu? Celem pokazu myślę, że jest zaprezentowanie możliwości naszego wydziału, gdyż nie ograniczamy się jedynie do projektowania budynków, ale również potrafimy wyrazić się w innych dziedzinach, na przykład w modzie. Stąd architektura mody, która jest idealnym połączeniem naszych pasji. Cześć, jak masz na imię? Marta. Cześć Marta. Słuchaj, pierwsze pytanie, które mi się nasuwa, kiedy patrzę na twoją kreację, odnosi się właśnie do tego świecącego elementu. Czy możesz coś powiedzieć o tym, kto na to wpadł, jak to jest wykonane? Tak, to jest mój pierwszy pokaz, ale cała sprawa trwa już od kilku lat i to jest we współpracy z Philipsem. Są LEDy Philipsa zasilane taką piękną, wielką baterią. Czy jest to bateria energooszczędna? Prawdopodobnie tak. Znaczy wiadomo, LEDy same w sobie są światłem energooszczędnym, więc... Skąd ta współpraca z Philipsem akurat, bo wymieniłeś Philipsa? Myślę, że jest to jakaś inicjatywa pani prodziekan. Nie wiem do końca, na jakich zasadach to się odbywa. Wiem, że jeździmy również na konferencję Philipsa, gdzie występujemy jako atrakcja na przerywnik w trakcie konferencji i pokazujemy się w tych sukienkach. Czyli ten pokaz mody to nie jest tylko jednorazowa? To jest wiązana transakcja. Byłyśmy w zeszłym roku na Festiwalu Światła w Cieplicach. Byłyśmy na Arenie Design. Możliwe, że będziemy na Budmie w tym roku. Mamy na pewno zaproszenia już do Łodzi na jakąś imprezę w październiku. Słyszałam, że już nawet z zagranicy propozycje przychodzą. Co roku projektujemy na Noc Naukowców jakieś 30 parę chyba sukienek i
potem one są w czasie roku prezentowane właśnie na jakichś innych imprezach. Jestem właśnie pod tajemniczym wejściem, gdzie w środku kryją się umundurowani żołnierze. Mam pytanie, co się w środku dzieje, co możemy tutaj zobaczyć? W środku możecie zobaczyć sobie pokazy, wystawy armii, do gry Flames of War. Można się nauczyć grać, można zobaczyć, jak się maluje, można sobie obejrzeć, jak to wygląda, przy okazji zobaczyć jakiego bzika mają, powiedzmy, nasi naukowcy, którzy tu mieli się znaleźć. Jest to, powiedzmy, hobby, które w wolnym czasie zajmuje wolny czas dla gości, którzy tutaj normalnie na Politechnice zajmują się budowaniem tych wozów jakichś dowodzenia, tak, samolotów bezzałogowych, czy po prostu zwykłych studentów i doktorantów, którzy jeszcze tutaj, powiedzmy, wiedzę zdobywają. Czy taka gra jest tania, jeśli ktoś chciałby zorganizować w domu taką rozgrywkę? Jest to właściwie koszt podobny do każdego hobby. Tak, jeżeli ktoś chce zbierać znaczki, to zapłaci, powiedzmy, podobną kwotę. Tak, jeżeli... W zależności, ile będzie chciał mieć tutaj elementów, tak będzie musiał wydać pieniądze. Będzie musiał wydać pieniądze, ale część rzeczy na pewno da się zrobić samemu. No, jak mieliście chcieli tam wejść, zobaczyć sobie, jak to wygląda, to część na przykład elementów makiet jest robiona, nie wiem, z takich podstawowych, takich zwyczajnych rzeczy, nie wiem, wycieraczka do butów, tak. Jeden kolega robi anteny do czołgów z zwykłego kija, znaczy z zwykłej szczotki, tak, które po prostu wycina na odpowiednią długość i montuje na tych swoich pojazdach. Powiedzmy, mamy pewne pole do popisu, żeby można było sobie trochę życie uprościć. Mam takie pytanie, o co chodzi w tej grze? No to jest strategiczna gra wojenna, która polega na rozgrywaniu małych bitew na poziomie kampanii. Każdy z nas przygotowuje sobie jakąś taką armię i według określonych zasad próbujemy rozegrać jakiś mały scenariusz. Oczywiście czasem rozgrywamy jakieś ciekawsze scenariusze historyczne. Rozgrywaliśmy kiedyś D-Day, gdzie tam szturmowaliśmy plażę za pomocą łódek PVC. Po prostu amerykańskie wojska tam szturmowały Niemców. Tak samo tutaj obok mamy na stole zademonstrowaną taki scenariusz Bitwa pod Mokrą w 1939 roku z pociągiem pancernym i tak dalej. Czy to jest gra dla każdego? To jest pytanie właśnie bardzo ciekawe. Oczywiście. Każdego, czy nie ma ograniczeń wiekowych? Przed chwilą na tamtym stole obok rozgrywała się bitwa, gdzie 10-latek pokonał kolegę, który był trochę starszy ode mnie w równej walce, tak? Więc zdecydowanie gra dla każdego, kto potrafi, powiedzmy, zrozumieć zasady. Mamy tutaj do czynienia z pewnymi, powiedzmy, strategiami, które wcześniej można sobie, powiedzmy, obliczyć pewne sytuacje, wywnioskować pewne sytuacje. Żartowaliśmy sobie kiedyś, że za pomocą pewnej całki można było obliczyć idealną obronę piechoty przed czołgami. Natomiast w praktyce to różnie bywa, ponieważ gra ma elementy szlasowe. Centrum wykładowe, sala numer 2. Robocentrum. Czeka nas tu trochę roboty. Mamy tutaj dwa rodzaje robotów. To jest robot kroczący. Podobny jego brat bliźniak. Tutaj dzieci się nim bawią. Po drugiej stronie mamy robota mobilnego, który uczestniczył w konkursie organizowanym w tym roku w Rosji. My organizujemy dzisiaj właśnie takie robocentrum, a więc pokazy różnych robotów i warsztaty, które się odbywają w sali za nami. Gdzie organizowane są te kursy, na które tutaj możemy się zapisać? Placówki mamy w kilku miejscach w Poznaniu. Nasza główna to jest na Starłęce, ale też wynajmujemy salę tutaj na Politechnice, na Świętego Rocha. Czy to jest przewidziane dla studentów, czy dla wszystkich zainteresowanych taką hobby, takim pasce? Powiem tak, mamy 3 kategorie wiekowe, więc to jest praktycznie dla wszystkich. Dla dzieci w wieku 6-8 lat, 8-12, no i powyżej 12 lat. Są najróżniejsze zestawy, od dzieci właśnie takich małych, to są takie RoboKids, po takie dla starszych to są właśnie te czarne, już programowane w C, tak więc można się szykować powoli na studia. Czyli od zera do konstruktora. Dokładnie tak. Obok mnie jest pani Jolanta Szajbe, organizatorka tegorocznej Nocy Naukowców. Pani Jolanto, moje takie pytanie brzmi, ile wydziałów bierze udział w tej inicjatywie i z jakich szkół, z jakich uniwersytetów? Wydziału Politechniki Poznańskiej, myślę, że wszystkie, bo to jest na zasadzie, nie dzielimy też tych wykonawców naszych wydziałami, po prostu zgłaszają się ci, którzy mają najciekawsze pokazy. A impreza oprócz Politechniki Poznańskiej jest też na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, w Uniwersytecie Przyrodniczym i Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym. Czy z roku na rok jest coraz więcej uczestników, coraz więcej widzów? Tak, zdecydowanie. Noc Naukowców jest w tej chwili po raz piąty, ale obserwujemy, że z roku na rok faktycznie tych widzów jest coraz więcej. No cieszymy się z tego. Czyli jakby coraz bardziej się rozwija cały ten pomysł. Tak, zdecydowanie. Też my oferujemy więcej imprez i więcej takich imprez, na którą jednorazowo może oglądać większa ilość osób. Typu właśnie ta Chemia Open Air, której w zeszłym roku nie było, a teraz skupiła jednak dużą ilość osób. Czy to jest trudne przedsięwzięcie, żeby to wszystko zarządzić, całą taką inicjatywą, żeby wszystko doprowadzić do... No bardzo trudne. Noc Naukowców to jest jeden dzień, a dla organizatorów to
jest właściwie cały rok, bo zajmujemy się tym cały rok tak naprawdę. I teraz kończąc tą edycję, już myśli Pani o kolejnej? Tak, myślę o kolejnej, ponieważ Noc Naukowców jest właśnie wynikiem konkursu prowadzonego przez Unię Europejską. Stąd konkursy, projekty w konkursie trzeba złożyć do stycznia, więc trzeba się zająć wcześniej pisaniem, zbieraniem i za chwilę już będę się zajmowała następną Nocą Naukowców. Noc Naukowców powoli dobiega końca. Dziękujemy za wspólną obecność. Przez te kilka godzin mieliśmy okazję zobaczyć naprawdę wiele interesujących doświadczeń, eksperymentów i mam nadzieję, że będziecie z nami tak samo za rok. Impreza jest naprawdę fajna, nie ma żadnych ograniczeń. Kończymy, idziemy na zapiekankę. Relacjonował dla Was Szymon Maćkowiak dla Spacja TV.